Opublikowany dziś raport Banku Światowego dotyczy regionu Europy i Azji Środkowej. Jak wiemy, jest to region mocno zdywersyfikowany i różnorodny, aczkolwiek według naszych badań możemy wysnuć pewne generalne wnioski dotyczące tego regionu. Jednym z takich podstawowych wniosków jest właśnie taki, że sektor bankowy nie może być jedynym, który wspiera zróżnicowany wzrost gospodarczy. Sektor finansowy powinien być dużo bardziej rozróżniony i zdywersyfikowany, niż tylko opierać się na rozwoju sektora bankowego. Mówiąc sektor finansowy, mam na myśli chociażby firmy ubezpieczeniowe, rynek kapitałowy, giełdę. Z naszych badań wynika, że w momencie, kiedy sektor finansowy jest rozdrobniony, zdywersyfikowany właśnie w kierunku tych różnych instrumentów, wówczas wzrost gospodarczy staje się dużo bardziej zróżnicowany, stabilny i jego perspektywy są dużo lepsze niż bez tego zbilansowania i bez tego rozróżnienia. Zagrożeń w regionie Europy i Azji Środkowej jest sporo. Na przykład obserwujemy tutaj dosyć wysoki wskaźnik niespłacanych kredytów. Mimo że w Polsce to wygląda inaczej, ale w regionie Europy i Azji Środkowej obserwujemy brak zaufania do instytucji bankowych. W Polsce zaufanie do banków jest na bardzo wysokim poziomie, na szczęście. W regionie Europy i Azji Środkowej, który jest regionem bardzo rozdrobnionym, bardzo różnorodnym, z tym zaufaniem już nie jest tak dobrze. A w momencie, kiedy nie ma zaufania, trudno o stabilny i zróżnicowany i zrównoważony wzrost gospodarczy.